Hej, cześć, witajcie ponownie, ja jestem Hubson i dzisiaj wejdziemy sobie do świata GTA 5, aby zebrać 5 moim zdaniem najfajniejszych ciekawostek, jakie możemy znaleźć w grze na temat CJ'a, czyli protagonisty jednej z poprzednich części GTA. Jeżeli chcielibyście zobaczyć u mnie więcej podobnych filmów w tematyce tego, którego zobaczycie za chwilę, to dajcie mi o tym znać w postaci komentarza, suba czy symbolicznego lajka, a tymczasem bez zbędnego przedłużania, zacznijmy od pierwszej ciekawostki dzisiejszego odcinka. W tym celu przejdziemy do mieszkania Lestera, które znajduje się we wschodniej części miasta. Przeglądając sobie półkę na książki, która znajduje się właśnie w domu tego bohatera, możemy zauważyć szczególny egzemplarz, ponieważ na okładce tej jednej książki możemy ujrzeć nikogo innego, jak właśnie CJ'a. Pan Johnson trzyma w rękach broń, a samo zdjęcie z tego, co mi się kojarzy z uwagi na przedstawione na książce malowidło, zostało wykonane na tle jednej ze ścian właśnie w San Andreas. W celu zobaczenia kolejnej ciekawostki na temat CJ'a musimy udać się do domu Michaela DeSanty, a dokładnie do jego łazienki, w której to możemy znaleźć pastę do zębów, na której jest napisane CJ Toothpaste, co oznacza nic innego jak pasta CJ'a. Z tego co udało mi się wyczytać na pewnej stronie, to podobną pastę możemy znaleźć również w innych łazienkach w grze, niemniej jednak nie sprawdzałem tego i zagwarantować nie mogę. Jeżeli znacie odpowiedź na to, czy faktycznie tak jest, oczywiście dajcie mi o tym znać w komentarzu pod filmem. Kolejną ciekawostkę możemy zobaczyć, a właściwie zdobyć, w jednej z misji kampanii głównej. Mowa tu o zadaniu o nazwie Wykolejeni, w której naszym zadaniem na samym początku jest wykonanie skoku na jadący pociąg. Za wykonanie udanego skoku za pierwszym razem gra odblokuje nam osiągnięcie Lepiej niż CJ, co jest oczywiście nawiązaniem do słynnej misji z GTA San Andreas, w której to Big Smoke musiał ostrzeliwać wagosów z motocyklu prowadzonego przez CJ'a. Oczywiście misja pozostawiła pośród graczy wiele do życzenia i to do tego stopnia, że zaczęły powstawać o niej memy. Twórcy postanowili wykorzystać ten fakt i w piątce umieścić nam właśnie taki mały smaczek, którego możemy zdobyć we wspomnianej przed sekundą przeze mnie misji. Czwarta ciekawostka dotyczy nie tylko CJ'a, ale także i Franklina. Wiele osób bowiem widzi w tej ciekawostce nie lada tajemnicę, a co po niektórzy uważają nawet, że odpowiedź na tę zagadkę, czy też jak kto woli tajemnicę, otrzymamy w kolejnej części GTA. Mianowicie Rockstar do podłożenia głosu Franklinowi zatrudnił osobę, która jest spokrewniona z człowiekiem, który podkłada głos CJ'owi. Mowa tu oczywiście o Seanie Fontaine oraz Christopherze Bellardzie. Ludzie zaczęli twierdzić i doszukiwać się właśnie poprzez spokrewnienie tych dwóch osób także mniejszego bądź większego pokrewieństwa między CJ'em a Franklinem. Możecie też napisać, co wy uważacie o całej tej sprawie i czy faktycznie CJ jest z Franklinem w jakimś tam stopniu spokrewniony. No i ostatnią już ciekawostką dzisiejszego odcinka, myślę taką, której zabraknąć nie mogło, jest ta związana z misją Hood Safari, w której to możemy zauważyć trójkę postaci jadących na rowerach. Po podjechaniu do nich i przyjrzeniu można się doszukać dość dużej podobizny do m.in. CJ'a czy też jego przyjaciół z ulicy Grove. Moim zdaniem jest to fajny smaczek dla fana GTA, w szczególności dla tego, który uwielbia część z 2004 roku, a takich z pewnością nie brakuje. Także w dzisiejszym filmie to byłoby na tyle, jeżeli słyszeliście lub po prostu znacie jakieś fajne ciekawostki na temat CJ'a, jakie można znaleźć w GTA 5, to oczywiście jeżeli macie chwilkę, napiszcie je w komentarzu. Jak zawsze zachęcam do oceny filmu oraz do zajrzenia do opisu, gdzie znajdziecie różne materiały na rozmaite tematy dotyczące GTA. Tymczasem pozostaje mi was zaprosić na kolejne odcinki, na których mam nadzieję widzimy się już niebawem, także trzymajcie się i do zobaczenia, hej!